Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tym razem przyjechaliśmy do księdza Jerzego Kostorza, do miejscowości Żerędowice i sfotografowaliśmy przed chwilą tutaj 5 gołębi. Gołębie młode z 2016 roku, tak zwany pakiet. One będą sprzedawane wszystkie jako gołębie w grupie. Chodzi o to, że jest to taki, one są w takim wieku, że jak ktoś je kupi, to jeszcze będzie mógł nimi po prostu rozpocząć sezon lotowy, u siebie je lotować. Aczkolwiek zrobi z nimi, co będzie tylko chciał. Tutaj ksiądz Jerzy nam powie więcej o tych gołębiach. Pokażmy rodowody. Tutaj są rodowody, to jest 5 gołębi. Widzimy, każdy coś ciekawego w sobie ma. Tutaj były, nie mamy ich tutaj, teraz one są jeszcze w gniazdach, ale na zdjęciach je będziemy mogli zobaczyć i tam sobie sugeruję, żeby się dokładnie zapoznać z tymi rodowodami, które tutaj wystawione są przez księdza Jerzego i oczywiście rodowodami rodziców, które tutaj są w każdym rodowodzie umieszczone. Powiedzmy coś więcej o tych gołębiach. Witam serdecznie hodowców. Wielu hodowców, kiedy pytał o gołębie młode, pyta też o możliwość takich gołębi, którymi można byłoby lotować. Rzeczywiście nie sposób jakoś tam wszystkich zadowolić, zapisać. I dlatego myślę, że to jest taka trochę spontaniczna akcja, ponieważ korzystam z obecności Krzysia u mnie i chciałbym zaoferować grupę 5, tak jak Krzysiu powiedział, do lotu. 5 gołębi z naszej hodowli. Gołębi różnych, pojedynczych, nie dwóch z gniazda, bo część z nich jeszcze została dla nas przerzucona do rozpłodu, do lotu. Natomiast jest to 5 gołębi różnej krwi, też praktycznie prawie wszystkie gołębie to są gołębie już jakiś czas obecne u nas w hodowli, ale też są nowości. Dlaczego mamy sami próbować nowe gołębie? Mogą to zrobić też inni. Dlatego postanowiliśmy 5 takich gołębi ofiarować, przekazać na taką aukcję. I co to są za gołębie? Jeden z tych młodych gołębi, powiedzmy numer, jaki masz? 8148. To jest gołąb po synie słynnego Super Harley'a, który jest gołębiem u Rainera Putmana, takim topowym też od niedawna. I tutaj bardzo ciekawie jest sparowany. Udało mi się w zeszłym roku pożyczyć od Rainera Putmana córkę Ringlose oryginalną, więc ten gołąb, czyli syn Super Harley'a, jest sparowany tutaj z 04 roku bezpośrednio z córką Ringlose Gintera Prange. No jest to, myślę, ciekawy gołąb do wypróbowania w lotach. Także tak wygląda gołąb numer 1. Gołąb numer 2, którego rodowód mam przed sobą, to jest para, która już parę lat jest u nas obecna. Mogę tylko tyle powiedzieć, że gołębie z tej pary zarówno sprawdzają się w rozpłodzie u innych, jak i też u nas już zaczęły odnosić sukcesy. No to jest szpak jeszcze, powiedzmy, ta, bardzo charakterystyczny. To jest szpak z gołębi Martina Van Zona. I chociażby w zeszłym roku 2-letni gołąb samiec miał 9 konkursów, roczniak miał 8, jeszcze inny roczny, którego zatrzymaliśmy po którymś locie, miał 7 konkursów, więc myślę, że te gołębie rzeczywiście pokazują się. To są takie gołębie bardziej na dystanse od 300 do 800 km, bardzo ciekawe. Także to jest gołąb o numerze 8130 z tej podstawowej naszej pary gołębi Martina Van Zon ze szpaków. Tak, mamy tego rodowodu. Trzeci gołąb to taka zupełna nowość w hodowli, bo rodzice są z zeszłego roku, natomiast myślę, że ciekawy gołąb, ponieważ ojcem tego młodego numerze 8145 jest syn słynnego 261 Gintera Prange, który to zdobył 10 pierwszych konkursów. I to jest właśnie syn tegoż gołębia, a został sparowany przeze mnie z samiczką od Rainera Putmana, też szpaczką, jeżeli tak można powiedzieć, czyli o takim kolorze szpaka.
A ta samiczka pochodzi z kolei z takiego jego słynnego gołębia Szpaka 520, który był świetnym lotnikiem, miał też pierwszy konkurs regionalny, więc jest tutaj taka duża dawka gołębi, które zajmowały pierwsze konkursy, a jeszcze na dodatek ten 520 u Rainera Puttmana był sparowany z córką Hurikana, więc myślę, że jest to bardzo ciekawa kombinacja i mimo, że nowy gołąb, to jednak warty zauważenia. A Szpakiem nie jest, powiedzmy, jest tak, ciemny. Jest taki, bo ciemny jest ojciec, więc jest to taki nakrapiany, ciemniejszy. Ciemny, tak. Ma takie cechy też białe, więc to tak trochę z tego Szpaka przybiję. Mu się dostało, ale jest takiego koloru. Gołąb numer 4 to jest gołąb, mogę tak szczerze powiedzieć, że od 2 lat staram się parować gołębie Finneke w pokrewieństwie, może nie takim do końca i tak też wypuszczać gołębie do lotu. I w zeszłym roku z takiego mojego podstawowego samca z 09 roku 152 z imbredu Finneke, którego sparowałem z kolei z samicą, która też jest z Finneke, ale pojawia się tam też krew Superdomen. Wypuściłem sobie do lotu 3 gołębie jako młode i 2 z nich leciały fantastycznie. Także tutaj gołąb o numerze 81-43, taki mocny pstry jak jego ojciec. No jest właśnie z takiego sparowania i myślę, że warto mimo tego zimbredowania spróbować nim lecieć, bo u mnie w hodowli w zeszłym roku to się na przykład dobrze sprawdziło. I 5. gołąb to jest gołąb o numerze 81-10. Pochodzi też po 2 gołębiach, które w mojej hodowli są w miarę długo, bo z 12 roku jest syn słynnego Pechvogel numer 6, czyli syn Hurikana, ów Pechvogel, a sparowany został w tym roku z taką moją podstawową samicą rozpłodową. 2 gołębie zostały mi w hodowli od Kesa Bosuły, to jest jeden samczyk i samiczka, która jest córką gołębia olimpijskiego Piper z Porto z 2005 roku. I rzeczywiście ta samica w różnych kombinacjach wydała już dobre potomstwa. Tutaj jest sparowana w tym roku właśnie z gołębiem, który jest synem owego Pechvogel. W zeszłym roku po tym synie również 2 młode spisywały się bardzo dobrze, podobnie po tej samicy, więc tak postanowiłem połączyć te 2 gołębie i nakrapiany młody gołąb o numerze 81-10. Jest właśnie z tego sparowania. Mamy tutaj 5 gołębi i tak jak Krzysiu powiedział, hodowca, który się na nie zdecyduje, może z nimi zrobić co zechce. Natomiast moja propozycja jest taka, żeby rzeczywiście spróbować nimi polecieć, bo tak są też dobrani rodzice tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje, albo mam to już też w większości tych gołębi sprawdzone, że te gołębie w lotach powinny się spisywać dobrze. Chciałbym tu jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć, bo rzeczywiście jest to taka akcja spontaniczna, nie tylko dlatego, że wielu hodowców jakoś tam pyta o możliwość nabycia gołębi właśnie bezpośrednio do lotu, a jest to niemożliwe, żeby jakoś tam wszystkich zadowolić. To jest jedna taka motywacja, a taka też bardziej motywacja od serca to taka, że chcielibyśmy z Ryszardem 50% zysku ze sprzedaży tej grupy gołębi przeznaczyć na leczenie Franka. Franek to jest człowiek, o którym młody człowiek, dziecko paroletnie, o którym dowiedziałem się krótko przed świętami wielkanocnymi, który ma raka oczu, ma guza na obydwu oczach i potrzebuje takiej właśnie operacji za ponad milion złotych. I na słynnej stronie fundacji się pomaga, można odnaleźć Franka, tam już ponad 7 tysięcy osób zaangażowało się w pomoc dla Franka, zbierają się te pieniądze.
cała akcja zbierania trwa do 21 maja i to jest taka pierwsza odsłona. Tak jak mówię, było to bardzo spontaniczne. Franek jest z Gostynina, chcę powiedzieć, i jest małym dzieckiem chorym na raka oczu, więc jak najbardziej potrzebuje takiej pomocy, dlatego to 50% ze sprzedaży tej grupy chcemy jak najbardziej przekazać. Natomiast chciałbym jeszcze przynajmniej 2-3 gołębie ofiarować na rzecz Franka w trochę późniejszym terminie, gdzieś tam może w pierwszej połowie maja. I chcę też zachęcić hodowców, to czasem są takie sytuacje, kiedy nagle ktoś potrzebuje pomocy, kiedy nie można czekać, nie można zwlekać, kiedy ta pomoc jest potrzebna niemalże od zaraz i myślę, że jest wielu takich hodowców o gołębim sercu i myślę, że to jest taka spontaniczna akcja, ale ważna, potrzebna, żeby wesprzeć, myślę, zdrowie dziecka Franka z Gostynina. Jeszcze raz powtarzam, na stronie fundacji się pomaga, można odnaleźć stronę. My ten adres podamy pod filmem, tam będzie można sobie dokładnie link, tak jak należy wpisać. Oczywiście, po prostu, bo niektórzy mogą nie mieć możliwości znaleźć. I zachęcam też do wsparcia, choćby też w takiej formule ofiarowania jednego czy jakiegoś drugiego gołębia, może właśnie do lotów, bo w tym czasie to jest chyba najlepsza propozycja. Natomiast jeżeli ktoś chce, może wesprzeć także w inny sposób właśnie to leczenie Franka w Stanach Zjednoczonych. Także dziękujemy na razie i pod filmem, tak jak powiedziałem, będzie adres tej fundacji, gdzie będzie można się zapoznać z tym, a wszystkich zachęcamy do zapoznania się też z tymi gołębiami, które ksiądz Jerzy wspólnie z Ryszardem Żółkiewiczem, spółka hodowlano-lotowa, oni przekazali po prostu tutaj te gołębie, pakiet taki do lotu. Także dziękujemy, do zobaczenia, pozdrawiamy, dobry lot. Dobry lot, dziękuję bardzo.